Witamy Państwa na portalu miastokołobrzeg.pl. Nawet wymyśliłem sobie nazwę tej audycji. Miejskie klimaty, i tak to się miało nazywać. Aczkolwiek Zbigniew Błaszczuk, witam serdecznie. Radny Rady Powiatu i szef grupy radnych w powiecie grupy Sojusz Lewicy Demokratycznej. No to powiatowy, więc by trzeba powiedzieć powiatowe klimaty. Ale dzisiaj chociaż one będą. Może zacznijmy od tej pierwszej kwestii ze względu na to, że ruszyła nam kampania wyborcza i byśmy trochę zeszli może wokół tych tematów, o których ostatnio tutaj, że tak powiem, partia rządząca się chwaliła swoimi osiągnięciami przed wyborczymi. Wy już macie, że tak powiem, struktury, zbliżacie się ku, że tak powiem, organizacji, rejestracji. Jak to tam wygląda? Z chwilą ogłoszenia terminu wyborów formalnie został zawiązany Komitet Wyborczy Wyborców Wiolety Dymeckiej, Porozumienie dla Kołobrzegu, tak dokładnie się będzie nazywał, a także przystąpiliśmy do formowania sztabu wyborczego. Takie spotkanie pierwsze odbyło się w ubiegły czwartek w hotelu Centrum i byłem sam nieraz zaskoczony frekwencją. Przyszło ponad 50 osób, które zadeklarowały chęć pracy, podkreślam, pracy w tym komitecie, ponieważ nie jest to żaden komitet honorowy, jakichś figurantów, którzy będą się przyglądali kampanii wyborczej, ewentualnie firmowali swoimi nazwiskami, tylko to są ludzie, którzy zadeklarowali ciężką pracę od czwartku aż do 16 listopada, do wygranych wyborów. Wygranych? Oczywiście. Jestem przekonany. Jestem przekonany, że prognozy, którymi tutaj szermuje Platforma Obywatelska, rzekomo rewelacyjne, są naciągane. Może kilka słów w ogóle o prognozach wyborczych. Uważam, że sondaże wyborcze mają tą charakterystykę, że często w skali kraju te sondażownie często są powiązane, finansowane z rządzącymi, a więc trudno oczekiwać, aby te sondaże były wiarygodne. Tak samo tutaj, lokalnie, zlecając sondaż, otrzymuje się taki wynik, jakiego się oczekuje tak naprawdę. Ja przypomnę, że w 2002 roku my także zleciliśmy sondaż, w wyniku którego ja miałem miażdżąco pokonać Bieńkowskiego. Taki był wynik tego sondażu. I okazało się zupełnie co innego w praktyce. A więc my także zleciliśmy sondaż, co prawda nie jakiejś renomowanej firmie, ale zaufanej, w ubiegłym tygodniu, i my mamy zupełnie inne wyniki, które świadczą o tym, że Wioletta Dymecka ma ogromną szansę te wybory wygrać. No dobrze, a tak jeszcze zanim wrócimy do tych wyborów, Czesław Hoc, z którym rozmawiałem, no i zresztą nie tylko Czesław Hoc, no jest trochę on załamany osobiście no, deklaracją, myślę, wysoko prawdopodobną startu w wyborach Piotra Pasikowskiego. No jak to Czesław Hoc powiedział, że no, jest to po prostu działanie na rzecz Platformy Obywatelskiej. Jak pan to widzi? Tego kandydata. Załóżmy, że będzie startował. Jeszcze potem wrócę do tematu tego ogólnego, no, ale skoro mówimy o Piotrze Pasikowskim, ja nie wierzę w to, że doznał jakiegoś objawienia, że Święty Duch wstąpił na niego i tego objawienia doznał. No, z jego punktu widzenia ruch jest doskonały, z punktu widzenia marketingu politycznego też jest dobry, ponieważ w ten sposób gwarantuje sobie dostanie się do rady z okręgu jednomandatowego, z którego wystartuje samodzielnie w tej sytuacji. Zresztą on tego nie ukrywa, że no, po wyborach będziecie zabiegali o moją osobę i być może będę miał korzystniejsze warunki lub podyktuję wam warunki. W podobnej roli jest Jacek Woźniak, który też doskonale wie, że tych wyborów nie wygra. Pasikowski sobie też zdaje sprawę, że ich nie wygra. Natomiast obaj walczą o, nazwijmy to może tak enigmatycznie, o chleb. Jacek Woźniak jest w trudnej sytuacji, jeżeli się nie dostanie do rady. Nie wiem, czy wszyscy w tym mecu są tak naprawdę zadowoleni z jego pracy. Natomiast będąc radnym, podlega pewnej ochronie prawnej i ma zagwarantowane kolejne 4 lata na dość dobrym stanowisku. Zdajemy sobie sprawę wszyscy w Kołobrzegu i chyba tu w całym regionie, że tak naprawdę poważnymi kandydatami są Janusz Gromek i Wioletta Dymecka. No nie budzi to niczej wątpliwości.
Wracając jeszcze do tych ogólnych takich dywagacji, bo my się skupiamy tutaj na rozmowie o mieście. Tutaj kluczową sprawą jest, kto tym prezydentem zostanie, natomiast drugorzędną sprawą jest, kto zostanie radnym. Doskonale wiemy, że ludzie są zdolni dokonywać najdziwniejszych transferów politycznych i przypomnę tylko, że w 2002 roku, kiedy te wybory przegrałem, już w noc wyborczą niektórzy nasi członkowie stali pod drzwiami, gdzie świętowało zwycięstwo Henryka Bieńkowskiego. Także ja nie obawiam się o większość w Radzie. Jeżeli Wiolta Dymecka wygra, zapewne ta większość zostanie uzyskana. No, takie są brutalne realia po prostu w polityce. Wracając do powiatu, tu jesteśmy też optymistami, jeżeli chodzi o wybory, ponieważ Platforma Wyborcza nie jest w stanie powtórzyć... Przepraszam, Platforma Obywatelska, tu się trochę zabędziłem, nie jest w stanie powtórzyć wyników z poprzednich lat, no z oczywistych względów. Ale pytanie, okej, okay, dobra, zgadzamy się, ale na pewno mandat weźmie, bo mamy tam po 3 mandaty, tak? Mm-hmm. Na pewno mandat weźmie SLD, nazwijmy to enigmatycznie, tak? Mm-hmm. Czyli nie wiem, jak tam państwo startujecie, bo do powiatu też pod auspicjami Wiolety Dymeckiej, czy pod auspicjami SLD? Do powiatu startujemy, tam są wybory partyjne, tak wymusza kodeks wyborczy. I tutaj startują 3 poważne partie, które będą walczyły o mandaty. Nie ulega wątpliwości, Platforma, że to będzie SLD. Platforma, SLD bez dwóch zdań, a PiS? PiS? Jest pan przekonany, że oczywiście, zdobędzie mandat? Oczywiście, że zdobędzie. W poprzednich wyborach metoda Donta, ja to dokładnie rozpisałem, no jestem takim trochę analitycznym, nazwijmy to, umysłem. Dokładnie rozpisałem wszystkie wyniki wyborów i Platforma uzyskała tylko dlatego po 2 mandaty, że wszędzie praktycznie w każdym z okręgów miała ponad 2000 głosów. Z metody Donta po prostu wypadło jak wypadło. PiS, który miał na poziomie 800-900 głosów, po prostu tego mandatu nie mógł uzyskać, mimo dość dobrych wyników swoich liderów. Liczymy na to, że Platforma niestety osłabnie w tych wyborach, zejdzie poniżej 2000 mandatów, co automatycznie stwarza szansę, że te mandaty rozłożą się 1-1-1. A co to oznacza? No to chyba arytmetyka jest prosta. Jeżeli my z PiS-em weźmiemy chociażby 10 mandatów, to wiadomo, jak to się zakończy dla Platformy. Czyli wynika z tego de facto, że ten, kto wygra prezydenta, nie musi się martwić o Radę, trzeba się skupić na powiecie. Tak, skupiamy się na powiecie i skupiamy się na kampanii Wiolety Dymeckiej, nie tyle na samej kampanii, co na dotarciu do ludzi z naszym programem, dotychczas wyśmiewanym. Ja myślę, że na przykład darmowa komunikacja miejska budzi uśmiech. Nie, no to nie przestanie budzić uśmiech, ponieważ między innymi ja jestem autorem opracowania kilkunastostronicowego, gdzie wszystko jest obliczone, wyłożone, kawał na ławę i otrzymacie to państwo 10 września na konferencji prasowej i myślę, że wtedy ten uśmiech niektórym na ustach zamrze. No dobrze, okej, okay. A niech mi pan powie, w takim razie jesteście w stanie się zderzyć na przykład z tym, co robi Platforma Obywatelska, która dzisiaj przyjeżdża minister Gawłowski, tak? Ogłasza budowę S6, ogłasza budowę trzeciego etapu obwodnicy, a wy mówicie ludziom darmowe przyjazdy autobusa. Proszę pana, i tu właśnie... Zastanawialiście się? Tak, zastanawialiśmy się. Podsumował to pan minister Bartłomiej Sienkiewicz. I myślę, że taki jest odbiór właśnie społeczny, który gdzieś tam tlił się, ale w wyniku tej wypowiedzi dotarł jeszcze do przeciętnego Kowalskiego. Podstawowe pytanie Kowalskiego jest, co ja z tego będę miał? I my mu oferujemy konkret, oferujemy mu konkretne złotówki, które zostaną u niego w kieszeni. Powiększa jego siłę nabywczą, niejednokrotnie marną, bo pamiętajmy o tym, że nie wszyscy mają tak świetne zarobki jak urzędnicy, pracownicy spółek miejskich. Masa ludzi pracuje na te śmieciówki, masa ludzi z trudem wiąże koniec z końcem i w związku z tym dla nich każda złotówka się liczy. Ja obserwuję o 6 rano, bo zawsze jestem w kiosku po gazetę wyborczą, notabene. Czytamy to samo, bo warto wiedzieć, o czym pisze przeciwnik. I widzę, że ludzie, kiedy są zmuszeni, kiedy pada, kupują te bilety komunikacji miejskiej, ale o szczegółach, no mówię, porozmawiamy 10. Nie chciałbym, aby ten temat zdominował dzisiaj tą dyskusję. Chciałbym natomiast
porozmawiać o tym, bo jest taka tworzona psychoza, zarówno w komunikacji miejskiej, wśród pracowników, jak i wśród urzędników, jak i wśród pracowników spółek miejskich, że no, w wypadku wygranej Wiolety Dymeckiej no, to będzie trzęsienie ziemi, rewolucyjne pociągnięcia i tak dalej. No, ten strach, myślę, ma wielkie oczy. Ja rozumiem taki normalny odruch u ludzi, że jak się miał w miarę dobrze, to się zmian nie chce, bo zmiany zawsze jakieś tam ryzyko za sobą niosą. Natomiast myślę, że ci pracownicy na ogół wieloletni i ci urzędnicy na ogół wieloletni doskonale wiedzą, że są określone stanowiska zwane politycznymi, gdzie zmiany są naturalne. Takimi stanowiskami są sekretarz. No nie jest polityczny. Chwileczkę, ale jest nie z powołania. Nie może być nawet członkiem partii. Spokojnie, ale jest z powołania człowiekiem skarbnik. Usta prezydenta, czyli rzecznik prasowy, no chyba ci ludzie są jednoznacznie kojarzeni, mimo że mają zakaz formalny przynależności do partii. Chociaż tu na 100% nie jestem pewny. Znaczy nie, Michał Kaczyński nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej na przykład. Ja nie mówię o tym, że on jest, tylko chyba wierzy w to, co mówi, prawda? I tak zawsze bywało, że jak się zmieniał prezydent, to rzecznik prasowy także się zmieniał, no, prawda? Myślę, że zdaje sobie sprawę z tego. A więc dotyczy to określonych, mówię, stanowisk takich ważnych, trzech osób w urzędzie, co do których prezydent musi mieć 100% zaufanie i tutaj chyba nic dziwnego, jeżeli takie zmiany nastąpią. Natomiast ani w przypadku, kiedy Bogdan Błaszczyk obejmował urząd prezydenta, ani w moim przypadku żadnego trzęsienia ziemi nie było. Urzędnicy pozostali na swoich stanowiskach. Mało tego, ja w czasie swojej pracy awansowałem młode osoby, kobiety, na naczelniczki wydziałów, które nic wspólnego z SLD nie miały i pracują, o ile wiem, do dzisiaj i dobrze się mają, mimo że nastąpiła ta zmiana w postaci takiej, że Henryk Bieńkowski został prezydentem. Ale pamiętam, że Henryk Bieńkowski został prezydentem, to badamy na przykład niektóre osoby związane ze SLD do Jalki pisały, pamiętam, było coś takiego. Nie wiem, po prostu nie byłem świadkiem, natomiast powiem tak. Natomiast pada pytanie, czy urzędnicy mogą się tak angażować, prawda, do tego stopnia, że na przykład będą startować z list wyborczych rządzącej opcji. Ja uważam, że nie, że obywatel powinien oczekiwać, czy mieć pewność, że urzędnik jest po pierwsze merytorycznie przygotowany, po drugie uczciwy i po trzecie niezwiązany z żadną opcją polityczną i niepodatny na naciski w związku z tym. Jeżeli będzie takie kryteria spełniał, korona mu z głowy nie spadnie i nikt go z żadnego stanowiska nie zwolni, zwłaszcza, że nie jest to takie proste. Są jeszcze sądy pracy, o czym dobitnie się przekonał pan Gromek, zwalniając strażników miejskich, prawda? No tam sąd się po nim przejechał. I tutaj no, te obawy są jak gdyby na wyrost. Zresztą ci ludzie, wieloletni urzędnicy wiedzą, znają nas wszystkich, wiedzą, że nie jesteśmy jakimiś oszołomami i że żadnych rewolucyjnych zmian nie będzie. Bo ktoś zada teraz pytanie, no dobrze, mówi pan, że nie powinien startować z listy wyborczej. Urzędnik ma prawo mieć swoje poglądy, ma prawo mieć swoje przekonania, zarówno religijne, jak i polityczne. Ma prawo popierać dowolną partię polityczną i od tego wybory są tajne, aby dał temu wyraz za kotarą przy urnie wyborczej, gdzie nikt mu nie będzie zaglądał i oceniał, kogo on popiera. A wracając jeszcze do tych moich optymistycznych rozważań co do wyborów w mieście, no tak się dobrze złożyło, że w tym roku mieliśmy wybory do Europarlamentu i mamy twardy elektorat Platformy w mieście Kołbrzegu policzony. Jest to dokładnie 3900 bodajże tam 30 osób i to jest wszystko, na co Platforma praktycznie może liczyć. Jestem przekonany? Jestem przekonany. Ktoś powie, no a skąd wiadomo, że wszyscy poszli? Wie pan, no znów jest taka sytuacja, że ludzie mają gdzieś z tyłu zawsze takie światełko ostrzegawcze. Ja oczywiście nie mówię, że coś takiego mogło mieć miejsce, ale mieliśmy przykład w Warszawie, prawda? Kiedy było odwołanie pani Gronkiewicz-Waltz, próba odwołania jej ze stanowiska, to wówczas apelowano, nie idźcie do wyborów, prawda? Nie idźcie do wyborów i większość pracujących w magistracie i w zależnych firmach no, do tych wyborów nie poszło, mając świadomość,
nie wiem czy słuszną, czy prawdziwą, że ktoś może spojrzeć w te listy wyborcze i ocenić. Jeśli byłeś, to na pewno nie po to, aby poprzeć panią Walc, prawda? I tutaj myślę, że też zadziałała taka ocena, że jeśli nie pójdę, to ktoś to będzie mógł wykorzystać, prawda, i ocenić, że nie jestem zbyt lojalny w stosunku do swojego pryncypała. Dlatego nie sądzę, aby to był większy elektorat i myślę, że dlatego jest do pokonania ta platforma, szczególnie w powiecie, gdzie jest szansa uzyskania po tym jednym mandacie przez nas we wszystkich okręgach i przez PiS w czterech miejskich okręgach. Znaczy, na tym opieramy swoje... Nie wątpię, że na tym opieramy swoje optymistyczne założenia. Nie wątpię, że wszędzie SLD zakomunikuje swój mandat i to nie budzi moich wątpliwości. Czyli przynajmniej te 5 mandatów powinniście zebrać z moich obliczeń do wynika. Natomiast mam bardzo duże wątpliwości co do zdolności PiS-u. Przepraszam, bo 6 okręgów, tak. Ale w jednym chyba nie zdobyliście mandatu. Poprzednio tak, ale mamy teraz dość dobrą listę i sądzę, że zdobędziemy. To jest ta lista wiejska tak zwana. Tak jest. Tak więc mam poważne wątpliwości co do tego wszystkiego, patrząc także na zaangażowanie PSL-u, tego wiejskiego, tak jak to tam wygląda. Oni mieli świetny wynik, grubo ponad 1000 głosów, gdzie tam PiS to po prostu zmietli. I to mnie martwi, tak, to wasza... Dlatego zakładamy, generalnie rzecz biorąc, zakładając nawet dzisiaj o wiele lepsze poparcie SLD, załóżmy, że wam wzrasta, tak, że jesteście aktywni... Nie, my jesteśmy skromni, my zakładamy, że będzie na podobnym poziomie. Załóżmy, że tam, mieliśmy poziom 700-800 głosów, załóżmy, że zostaniecie 1000. No to szukam dalej elektoratu Prawa i Sprawiedliwości zmobilizowanego nie wiadomo kim, bo mniej więcej jest... Chociażby tymi sondażami, które służą jednak mobilizacji pewnych... No tak, ale zakładając, że w Rzeszowie PiS ma poparcie 50%, a u nas 10%, to wychodzi na to, że pan doskonale wie, tak, no jeżeli kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości w poprzednich wyborach zdobył 600 głosów, 800, no dobra, niech będzie to 800, bo już nie pamiętam szczegółowo. To jest żenada. Wybory prezydenckie, kierują się zupełnie innymi. Ja mówię o wyborach na prezydenta Kołobrzegu. Był tam kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Czesław Hoc tam latał, zabiegał, że głosujcie na. SLD nie ma tego problemu, ma stały elektorat i nie budzi to niczej wątpliwości, stąd my wiemy, że wy zdobędziecie swoje mandaty. Ale PiS musiałby zdobyć 4, to bardzo dużo, to faktycznie... No, jestem gotów tutaj zaryzykować zakład. Oporzoną whisky, że będzie tak jak... Panie Zbyszku, panie radny chłodzi się. Nie ma sprawy, czeka na pana. Dobrze. Stoi. Proszę państwa, tak więc ile mandatów obstawiamy? Czyli 10 razem z 5. 6 plus 4. Tak jest, 10. Dobra. No to ja obstawiam, że nie będzie 10. Dobrze. Nie ma sprawy, wypijemy i będzie wesoło. Okay. W każdym razie, a jak jesteśmy przy tematyce jeszcze Komitetu Wiolety Dymeckiej, to kiedy poznam jakieś nazwiska? No bo wiem, że pan będzie przesadzał pewnie... Proszę pana. Czy jeszcze nie można? Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 7 września mamy zarejestrować ten komitet. Uczynimy to i zaprezentujemy wtedy nazwiska. Natomiast 10, tak jak powiedziałem, będzie pierwsza z cyklu 4 konferencji prasowych, na którym, tak jak obiecaliśmy w czerwcu, będziemy szczegółowo omawiali poszczególne punkty ówczesnego pomysłu na Kołobrzeg, a teraz to już będzie program dla Kołobrzegu. Dobra. A co w powiecie? Jutro sesję macie? Tak? Nie, pojutrze. Nagrywam program 27, czyli 29 macie sesję. Jakieś tematy powiatowe? Znów na naszych oczach rozpad się budżet powiatu. Znów jest korekta w dół o prawie 14 milionów. Już trzeci rok z rzędu mówimy. Znaczy jest korekta, znaczy co spada? Spada gryf, spada budynek po PCPR-ze na ulicy Kamiennej i to są dwa najważniejsze punkty. To jest 13 milionów i to jest 690 tysięcy, a więc w sumie prawie 14 milionów. No ja użyłem takiego nieeleganckiego może porównania, kiedy korygowano budżet w grudniu ubiegłego roku o podobne kwoty mniej więcej, że znowu z budżetu powiatu jest kupa śmiechu z przewagą kupy i to się po prostu powtarza. No nie jest nam do śmiechu, bo powiat jest po prostu w agonii finansowej, na wszystko brakuje pieniędzy, są tematy nierozwiązane, jak chociażby gryf, który został zepchnięty w ręce kancelarii prawnej w tej chwili i unika się tego tematu, chcą to wszystko przepchnąć jakoś łagodnie do wyborów, prawda? Kosztuje pozew sądowy bodajże 8600 o wydanie tego obiektu.
wypłacają te pieniądze bez mrugnięcia okiem, w sytuacji, kiedy mogli posłuchać chociażby Błaszczuka, którego krytykowano, że jest jakimś niedouczonym człeczkiem, który opowiada jakieś bzdury. Gdyby mnie posłuchano w 2012 roku, tego problemu by nie było. No dobra, ale skoro pan mówi, no to w jakim zakresie nie byłby problemu? Bo pomysłów na gry także z waszej strony było kilka. I teraz, jeżeli realizuje go powiat, bo z tego co wiem, ma być to na przetarg dane, no to wyobrażaliście sobie, Zaraz. Najpierw to trzeba zerwać umowę, prawda? No. Oficjalne stanowisko Rada Powiatowa SLD, po moich wystąpieniach też na sesjach i na komisjach, protokoły do wglądu, co mówiłem wtedy, przyjęła następujące stanowisko. Dać dzierżawcy spokój do końca tego 3-letniego okresu, bo wcześniej się nie da wypowiedzieć bez skutków prawnych i finansowych tej umowy, a następnie rozwiązać bez żadnych skutków prawnych i finansowych. Ale żeby tak się stało, nie trzeba było wydawać zgody na remont, która była niepotrzebna. Potwierdzała to naczelnik wydziału, potwierdzała to kancelaria prawna, teraz już wynajęta za 10 tysięcy złotych ze Szczecina, i pan dzierżawca nie miałby nawet pretekstu odmówić wydania obiektu. Nie wywiązał się z nakładów 10-milionowych, żegnamy i rozstajemy się. Natomiast w tej chwili on ma pretekst, aby toczyć boje w sądzie o ten właśnie tak zwany brak współdziałania zarządu powiatu w tym, aby on mógł tę kwotę zainwestować. I to jest taki drobny niuans, który spowoduje, że proces będzie trwał kilka lat i na końcu on, jeśli nawet się zakończy po myśli powiatu, to spowoduje, że trzeba będzie zwrócić dzierżawcy te nakłady, które on poniósł. Ja mam takie wrażenie, w 80%. Ja mam takie wrażenie, że ten dzierżawca od samego początku wiedział, co robił. Bez względu na to, jaka by nie była decyzja, to dzisiaj bylibyśmy i tak w innym punkcie. Nie, jeśli, nie jest zainteresowany. Jeśli by tej zgody nie było, i tu zastanawiam się, czy to była niekompetencja starosty, czy celowe działanie. Ciągle się zastanawiam nad tym. Gdyby tej zgody nie było, to? Gdyby tej zgody nie było, umowa zostałaby wypowiedziana. Nawet gdyby odmówił wydania obiektu, sprawa sądowa trwałaby 5 minut. Nie, trwałaby 5 minut i otrzymałby nakaz wydania. Natomiast w tej chwili będą się toczyły boje, czy rzeczywiście był ten brak współdziałania i czy rzeczywiście, gdyby ten brak, tego braku współdziałania nie było, to on by te 10 milionów zainwestował. Że i pan, i ja doceniamy dzierżawcę i wiemy doskonale, że mają tak świetnych prawników, że każdy ich ruch jest przemyślany w prawo i w lewo. A więc wie pan, ja z całym szacunkiem dla nich, bo jestem, nie robią biznes. Ja jestem zdania takiego i jestem na przykład przeciwny temu, co wymyśla w tej chwili Ministerstwo Finansów, tak zwana klauzula obejścia prawa, która ma służyć łupieniu przedsiębiorców, prawda? Że będzie wystarczało domniemanie, że ktoś podjął jakieś czynności, które mają na celu obejść prawo i będzie można kogoś puścić w skarpetkach. Ja uważam, tak jak to było... Pan mówi o tak zwanej optymalizacji podatku. Tak. Ja uważam, że słuszna jest idea taka, która przyświecała jeszcze Wilczkowi, już świętej pamięci, swego czasu ministrowi gospodarki, który tą przedsiębiorczość nas wyzwolił. To był minister Rakowskiego, pamięta pan chyba? No, takiego nie, człowieka. Za młody pan był. I paru innym ministrom na początku finansów, transformacji, którzy twierdzili, i to było w praktyce stosowane, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone. I jestem tego samego zdania. I tu nie chodzi o doskonałych prawników. Po prostu umowa była umiejętnie skonstruowana przy udziale człowieka, który też już nie żyje. I ta umowa z góry stawiała powiat w niekorzystnej sytuacji. Dlatego zapłacił za to poprzedni starosta stanowiska. Każdy ruch w tej sprawie jest niekorzystny dla powiatu. I dzisiaj tak jest. No, taka sprawa. Tylko dlaczego pogłębiać ten proces, skoro można było go zoptymalizować, jak właśnie pan przed chwilą powiedział. No nie wiem, ja mam wątpliwości, czy by się to udało, ale to jest jednak kwestia. Uważam, że za każdym razem byście dotarli do tego samego punktu. Wróćmy jeszcze króciutko tylko do tego powiatu, a więc sprawy niedokończone. Gryf to raz. Skansen miał być pomnikiem starosty, jest kulą nogi, tak naprawdę nigdy nie zarobi na siebie. Szczególnie tego lata było to widać. Często przyjeżdżałem. Zapytałem na tej sesji. O, to ciekawe, ja też. Ale to nie trzeba być jakimś geniuszem ekonomicznym. Ja tam codziennie przejeżdżam wiele razy i po prostu nikogo nie widzę. Lub jak widzę, to ktoś stoi przy płocie i robi sobie zdjęcie na tle obiektu, prawda? Nie widziałem tłumu wycieczek, a więc wynik finansowy
przy kosztach, jak nam powiedziano, rocznych 300 tysięcy złotych, no na pewno nie zostanie osiągnięty przez wiele, wiele lat i będzie po prostu kulą nogi finansów starostwa. Przy okazji dodam, że nasze zarzuty do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zostały potwierdzone przez kontrolę RIO. Pan starosta wydał bez podstawy prawnej 67 tysięcy. Jest to w protokole wyraźnie stwierdzone, że jest winien on i skarbniczka. I czekamy na decyzję pani rzeczniczki, jaką karą to się zakończy dla pana starosty. I ostatnia sprawa. Miał być ogromny sukces. Też popieraliśmy to, bo uważamy, że w takich warunkach, jak pracuje PCPR, już nie chodzi o urzędników, tylko chodzi o ludzi, którzy i tak są doświadczeni przez los, którzy tam przychodzili i przychodzili do tego slumsu, do tej ruiny. Popieraliśmy przeniesienie PCPR-u w miejsce po byłej szkole medycznej. Miało być ambitnie, miało być cudownie i się okazało, że przerosło to zadanie zarząd powiatu, szczególnie finanse powiatu przerosło i w tym roku nie będzie tych przenosin, nie wiadomo czy będą w następnym. Ogólnie powiat jest w takiej agonii finansowej i ona będzie trwała około 10 lat do 2026 roku. Zanim te kredyty, tak. Czy nawet jak zdobędziecie władzę, to się nie... Tak, będzie to niewesoła sytuacja, chyba że spłyną jakieś środki rzeczywiście w tym drugim rozdaniu unijne. Ale to będzie powodowało konieczność też zadłużania się ponownego, ponieważ wiadomo, że wkład własny będzie niezbędny. Natomiast jeśli będzie gorzej z tymi finansami, no to pozostanie administrowanie. No niestety taka jest smutna rzeczywistość tej radosnej twórczości z poprzednich lat, kiedy zaciągano kredyty i ciągle uspokajano opinię publiczną, że przecież to tylko 20 parę procent, do 60% zadłużenia to jest bardzo odległa droga, a więc nic niczym nie grozi. Tymczasem spadają wpływy z podatku dochodowego, gospodarka się zwija, a więc to wszystko powoduje, że tak naprawdę pole manewru jest finansami bardzo ograniczone. No to ciekawe, no to tam się pchacie do tego powiata. Agonia. Powiem tak. Nie powiem, nie zacytuję słynnego powiedzenia. Powiem tak, wie pan. Z kupą kamieni. Nie. Powiem panu tak, że są pewne poglądy. Ja osobiście mam może inne poglądy niż koledzy, czy moja organizacja, która tak stanowczo się nie wypowiada na ten temat. Ja uważam, że najlepszym podziałem organizacyjnym był podział poprzedni, terytorialny, to znaczy mocna gmina i bliskie województwo. Natomiast my zachwycaliśmy się tak zwanymi regionami, wprowadziliśmy powiaty, które przy mizerii środków finansowych, przy słabym udziale środków własnych tak niewiele naprawdę mogą. Ale skoro one są, to nie możemy się na to obrażać i mówić, że to my w tych wyborach nie będziemy startować, bo sytuacja jest trudna. Lubimy trudne wyzwania i podejmiemy się. To na koniec, tego. Jest pan zwolennikiem utworzenia w powiecie powiatu grodzkiego? W Kobrzegu? Tak. Nie jestem zwolennikiem. A czemu? Dlatego, że proszę pana... Czy oddania władzy tak naprawdę? Nie. Powiem tak, jest to sytuacja taka, że jest to w sumie za mały powiat, w tej chwili nawet, to jest bodajże 76 tysięcy mieszkańców, żeby takie eksperymenty tutaj tworzyć. Ja byłbym raczej zwolennikiem wchłonięcia gminy wiejskiej Kołobrzegu, czyli jak gdyby rozrostu administracyjnego samego miasta, bo tak naprawdę jest to sztuczny twór, ponieważ mamy wspólnych wiele czynników, począwszy od wodociągów, kanalizacji, i wielu innych historii. Wszystko ciąży i tak do Kołobrzegu, począwszy od Grzybowa, Zieleniewa, Kądzielna, Budzistowa. No tak, i tak naprawdę to jest utrzymywanie administracji dodatkowej dla tych paru przyległych miejscowości. I tu bym najwyżej widział jakiś sens w połączeniu w przyszłości oczywiście, bo z tego się z dnia na dzień nie zrobi. No musiałoby to być poprzedzone też jakimiś badaniami, ocenami pod względem ekonomicznym. No są już zrobione. A miasto są zrobione, widziałem takie wstępne oceny. Natomiast to miasto ma już komisję, która też na ten temat obraduje, ale tak trochę nie mrawo.
Proszę Państwa, Zbigniew Błaszczuk, nasze 30 minut minęło. Zbigniew Błaszczuk był naszym gościem. Mam nadzieję, że częściej będzie nas odwiedzał. A teraz zresztą jest sporo okazji, bo kampania wyborcza zaraz nabierze rumieńców, tak jakby nie było. No i zobaczymy 10, tak? Jest tak konferencja. Jest. Konferencja. Co będzie z tą komunikacją miejską? Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. A ja zapraszam na przyszły tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia.